wróciłeś, mamo? Nie, jeszcze nie wrócił. No i pewnie w tym tygodniu nie wróci. Tak, dzwonił ze szpitala. Mówi, że nic mu się nie stało. Miał lekką stłuczkę. No, podejrzenie wstrząśnienia i jest na obserwacji. Mhm. Tak, jechał samochodem. Auto, no. Auto w warsztacie. No, tak, nawet specjalnie się tym nie przejmuje. Bo mu nie wierzę. Pewnie z nią tam został, z tą swoją. Beatko, córeńko, ja rozumiem, co czujesz, ale może tym razem nie kłamie. Dobrze, dobrze, już nic nie mówię, przepraszam. Nie denerwuj się. O Małgosię? Chcesz ją dzisiaj odebrać? Nie, to chyba nie ma sensu, córeńko. Dzisiaj jest u nas grill. Chłopcy Michała liczą na mecz. Pomyślałam, że Jasia też ściągniemy. Przyjdź, kochanie, proszę cię. Przecież Jacka i tak nie ma. To co, będziesz siedziała sama? Babciu. Przepraszam cię. Babciu. Tak, kochanie. Zaraz przyjdę do ciebie.